To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanussi. Jerzy Mierzejewski. Moja rodzina była bardzo daleka od takich kręgów artystycznych. Ojciec był inżynierem budowlanym, po części architektem. Matka była troszkę związana z wzornictwem przez to, że dziadek. Miały jakiś taki zakład, ja to dzisiaj nazywam fabryczką, bo to dużo lepiej brzmi, ale to było dość niewielkie przedsięwzięcie. Ale no produkował meble podobno wcześniej do, w Petersburgu, miały większe jakieś e, posiada, większy stan posiadania, ale rewolucja to zmiotła. To wszystko legendy rodzinne. W każdym razie do sztuki było mi tak jakby rodzinnie daleko. I jednym z nielicznych ludzi, którzy byli tak jakby w centrum życia artystycznego, a był z jakąś tam rodzinnie związany, był Jerzy Mierzejewski, profesor Jerzy Mierzejewski. A właściwie po co profesor? To dużo ważniejsze. To jest malarz pierwszorzędny z dynastii malarzy, bo jego brat, a przede wszystkim jego ojciec, byli wybitnymi malarzami naszej międzywojennej awangardy. I w tym czasie Jerzy Mierzejewski był żonaty z y, przyjaciółką mojej matki i stąd był osobą znajomą, jeszcze zanim mi w ogóle mignęła w głowie myśl, żeby zostać filmowcem. Bardzo on był dla mnie człowiekiem, jak go tak spotykaliśmy towarzysko, no jakby to powiedzieć, kłopotliwym, no powiedzieć niedogodnym, to jakoś tak niedorzecznie, ale nie wiedziałem nigdy, jak się w nim, przy nim zachować, bo on miał mieszaninę w sobie, Takiej ekscentryczności typowej dla malarza, dla artysty. Mówił bardzo gwałtownie. Mówił w sposób daleki od konwencjonalnej logiki, żeby to powiedzieć tak oględnie. A jednocześnie jak człowiek się wsłuchał, to widać było tam wielką mądrość. I to było mylące, bo te zdania układały się czasem no, w jakieś konstrukcje na pozór na bez sensu. A on gdzieś coś drążył i potrafił to wyrazić. No i to, jak on odczuwał jakby wymiar duchowy sztuki w latach kwitnącego marksizmu, w latach tuż podsocrealistycznych, no bo za socrealizmu to już jego malarstwo się nie mieściło. Natomiast to, że on w szkole filmowej wniósł powiew takiej naprawdę poważnej, prawdziwej sztuki. To jest jego wiekopomna zasługa, bo wszystkie szkoły filmowe, które znam, no w ogromnej większości zatrzymują się na progu takich doświadczeń i nie idą dalej, nie wnikają właśnie w głębie estetyki, nie sięgają do Platona, do Arystotelesa, do harmonii, do porządku. Wszystko to tak jest raczej zawsze redukowane do techniki, do sposobów, do sztuczek, a Mierzejewski potrafił. Drążyć I potrafił drążyć jakąś artystyczną, szukać artystycznej prawdy i kazał jej szukać w sobie. I potrafił wyrażać sądy, bardzo czasami apodyktyczne, ogromnie skrajne, czasem coś potępiał, czasem coś bardzo wychwalał, ale to było jednak rzeczywiście obcowanie z człowiekiem, który mierzył bardzo wysoko. I teraz nie umiem zrecenzować. Jego dorobku malarskiego. Wydaje mi się, że był świetnym malarzem. Na moich oczach powstał wspaniały portret Edwarda Żebrowskiego, Bernsteina, który Mierzejewski namalował i jakby no, w niezwykły sposób ujawnił całą złożoność duszy tego niezwykłego człowieka. Ale tam dopiero widać, że mowa o tym, że fotografia potrafi zastąpić malarstwo. Jest przedwczesna, to jednak malarz z wielkim talentem potrafi wydobyć z człowieka to, czego wydaje mi się, że fotografia nie potrafiłaby jeszcze zrobić. No i takie to były jego działania. On sam bardzo był przywiązany do swojej sztuki, miał zresztą bardzo mylące czasem elementy zachowania, bo on miał w sobie pewne szelmostwo. Czasem po prostu był cwany. Jak upychał i sprzedawał te swoje obrazy za granicą, sprzedawał je drogo i bardzo zręcznie to robił, więc artysta natchniony, który umie handlować swoim dziełem, to jest rzadkość. No on to robił jakoś tak bez szkód moralnych, ale no czasami to od strony estetycznej było troszkę kłopotliwe, to jak on handlował. Tym, co namalował, to jak chwalił swoje obrazy i jak je czasami zręcznie wciskał klientom. Zresztą były okresy, kiedy jego obrazy były też i rozchwytywane. To nie tak, że on korzystał tylko z własnej sztuki handlowej, ale i to potrafił zrobić. Interesujące było to, że on się często odwoływał również do swoich żydowskich afiliacji Afiliacji, bo on w małym stopniu, jak sam mówił, był Żydem, ale uważał, że ta domieszka w jego biografii, w jego genetyce, jest czymś ważnym. No, i zastanawiał się, że może zawsze mówił ten element metafizyczny, się którego on wiecznie szukał i który się u niego tak pięknie w malarstwie pojawiał. To właśnie może jest ta spuścizna, którą ma po którym ze swoich żydowskich, starotestamentowych przodków. Poza tym, Jerzyjewski był bardzo. Przystojny mężczyzną był uderzająco takim, sam w sobie modelem, zresztą jego autoportrety o tym się też świadczą znakomicie. No i za czasów, kiedy go znałem, był już związany z inną, był w innym związku małżeńskim. Jego małżonkę angażowałem do kilku filmów, bo uważam, że miała niezwykły zmysł komiczny, a jednocześnie była reżyserem operowym, operetkowym. Była też z postacią dość ekscentryczną i bardzo taką wyrazistą, więc w barwach ochronnych gra tę panią, która będąc śpiewaczką w rzeczywistości, jako wykonawczyni, na ekranie śpiewa o piękny, nieznajomy Arię Różyckiego i to budzi oczywiście wielką wesołość w ekranowej rzeczywistości, ale i w rzeczywistości na widowni. Ludzie często śmieli się z tej, z tej sceny. To była Pani mierzejewska, jak powiedziałem, osoba, z którą Jerzy Mierzejewski był przez długie lata związany, a ja sam no, zawdzięczam mu parę słów, ale bardzo ważnych słów wsparcia, kiedy byłem w tym kryzysie, kiedy mnie z tej szkoły chciano wyrzucić. On jakby uważał, że to wszystko są rzeczy, które mam przyjąć, jak to się teraz mówi, na klatę, czyli po prostu. Zderzyć się z nimi, ale że nie wolno mi się załamać, bo mam o co walczyć. I to za tą diagnozę jestem mu wdzięczny, bo nie byłem wtedy pewien, czy warto rzeczywiście. Natomiast on z wieloma z nas się dość blisko przyjaźnił. Przyznać, przyjaźnił się z każdym inaczej. To było też uderzające. Przyjaźnił się bardzo z Edwardem Żebrowskim, ale na innej zasadzie niż ze mną. E, przyjaźnił się z najrozmaitszymi ludźmi, bardzo ciekawymi zresztą. Wyłapywał ze studen wśród studentów też takiej silnej indywidualności i umiał się z nimi porozumieć. Choćby Dziworski, nasz kolega, dokumentalista, operator, to był człowiek, który miał do Mierzejewskiego klucz. A obok byli ludzie, którzy po prostu nie byli go w stanie ani zrozumieć, ani przyjąć. On miał też pewien rodzaj takiej publiczności negatywnej, ale no moim zdaniem to po prostu trzeba było dołożyć starań, żeby go zrozumieć. A wśród studentów i potem wśród nas absolwentów krążyły zawsze cytaty z Mierzejewskiego, takie właśnie, które wyglądały na absurd albo na Dziecinne, a naprawdę były bardzo mądre. I powiedzonko, które, do którego powracam, bo ono jest cudowną definicją zasady kontrastu, ale wyrażone na poziomie niezwykle elementarnym. Otóż Mierzejewski mówił, żeby coś było jakieś, to to drugie musi być inne. No, robi nie głupstwa, ale to jest istota sprawy. To jest bardzo dobrze powiedziane. I trzeba się było tego kiedyś nauczyć.